Siema, z tej strony Buszu, witam was w odcinku, w którym powiem porady, 10 porad, czego nie robić w LoLu, żeby po prostu być lepszym graczem, żeby nie być bambikiem, tylko po prostu coraz lepiej grać, progresować. Jeżeli się podoba, standardowo zostawcie coś po sobie, bardzo mi to pomaga, a my bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do poradnika. Będą to porady mechaniczne, ale także mentalne, bo mental w tej gierce jest bardzo ważny. Pierwsza porada, jaką mam, to dodawanie punktów kontrolem. I możecie się śmiać, ale bardzo dużo osób, które coachuję, dodaje punkty poprzez kliknięcie tutaj, co jest po prostu nieekonomiczne, nielogiczne i po prostu nie przynosi żadnych korzyści. Dlaczego? Jeżeli dodajemy punkty kontrolem, tutaj mam naszą postać, musimy zjechać, trafić w ten hud, który jeszcze możemy nie trafić, bo to nie jest zbyt duże, i wrócić. Załóżmy, że się bijemy, dostajemy level drugi, który dostajemy po 7 minionach, oczywiście jeżeli mnie oglądacie, to to wiecie, i chcemy zaskoczyć przeciwnika z 7 minionem, chcemy wejść agro, kiedy przeciwnik ma jeszcze pierwszy level, i po prostu jeżeli używamy z kontrolem, szybki Ctrl Q i dodajemy punkt, a jeżeli tego nie mamy, tu się bijemy, tutaj szybko trzeba jeszcze kliknąć i tutaj tracimy fokus, jesteśmy mniej dokładni i przede wszystkim dużo dłużej to trwa, także nie dodajemy punktów poprzez klikanie tutaj, tylko po prostu Ctrl plus punkt. Na początku będzie to trochę niezręczne, będziecie się czuli drewnianie, czasami z nimi sklikujecie, ale każdy pros dodaje punkty poprzez kontrol, a nie klikanie, także wy też, jeżeli chcecie być dobrzy, musicie tak grać. Nie możecie grać na zablokowanej kamerze. Jasne, są czasami sytuacje, że możemy sobie tą kamerę zablokować poprzez na przykład tyldę, bo Y jest trochę daleko, także docelowo bym sobie to ustawił na tyldę, albo po prostu trzymać spację i to jest ok, ale jeżeli mamy zablokowany ekran i jeszcze duży HUD, o czym za chwilę powiem, no to po prostu nasz obraz jest dużo, dużo mniejszy, dużo mniej widzimy. Jeżeli jeszcze mamy zablokowany ekran, załóżmy gramy jakąś Irelią, dużo trudniej nam się także przeskakuje na creepach. Po prostu, jeżeli mamy zablokowany ekran, gramy postacią dystansową, ale nie tylko, po prostu więcej widzimy. Czasami mamy potrzebne informacje, załóżmy, że tutaj są przeciwnicy, dajemy tutaj warda, a my mamy tutaj zablokowany ekran i dostajemy z góry informacje, które są kompletnie niepotrzebne, także możemy blokować ekran, jasne, ale miejmy przycisk, na który mamy to odblokowywanie, na przykład na tyldzie, bo inaczej, no po prostu widać, że jesteśmy totalnym bambikiem. Wracając do wcześniejszej porady, HUD. Jeżeli ktoś gra z takim HUDem, na przykład na streamku widzę, to ja wiem, że nie ma wysokiej rangi i zawsze się to sprawdza. HUD w LoLu jest na tyle dobrze widoczny, dobrze zrobiony, że nie musimy go mieć tak dużego, także zmniejszmy sobie ten HUD, bo po prostu ogranicza nam pole widzenia, szczególnie jeżeli gramy właśnie z strony czerwonej, czy jesteśmy u góry, bo tutaj po prostu nic na dole nie widać, także tego HUDa zmniejszamy, najlepiej docelowo na 0. Jeżeli macie problem z zmniejszaniem HUDa, no to po prostu zmniejszajcie co grę o 4, o 3, żeby po prostu cały czas był trochę, trochę mniejszy, aż dojdziecie do tego minimum. Jasne, jeżeli gracie na jakimś laptopie i wasz monitor jest mały, ten HUD musi być trochę większy, ale still najlepiej jakby był jak najmniejszy, tak samo oczywiście z innymi ustawieniami, kursor, czat i tak dalej, i tak dalej. Minimapa jest tutaj wyjątkiem, także zmniejszajcie sobie te statystyki, ale żeby dalej były widoczne. Porada dla graczy mida. Jeżeli gracie właśnie na midzie, nie wardujcie tego krzaka, to jest najgorszy wart ever. Dlaczego? Jeżeli gramy właśnie na środkowej alei, możemy być zgankowani z dwóch stron, co jest dość unikatowe. Dlatego chcemy dobrze zwardować tylko jedną stronę, bo jeśli chcielibyśmy wardować dobrze dwie strony, to te wardy byłyby niedokładne. Dlatego jeżeli wardujemy tutaj, załóżmy, że dajemy tu warda, ten wart jest niedokładny, gdyż nie odkrywa tutaj wizji. Przeciwny leśnik może sobie na spokojnie przejść tędy i możemy zostać zgankowani, więc ten wart nie do końca coveruje nam tutaj stronę. Jeżeli chcemy tutaj mieć warda po tej stronie, albo dajmy sobie warda tutaj, jeżeli gram po tej stronie, albo tutaj, albo nawet tutaj, troszkę po prostu głębiej. Kiedy chcemy dać tutaj warda? Tylko w sytuacji, kiedy mamy praktycznie pewność, że ktoś tutaj jest, chcemy zagrać trochę bardziej agro, stajemy tutaj, dajemy tutaj warda. Ale też nie zawsze taki wart jest dobry, także notorycznie widzę na coachingu, że tutaj gracze dają warda, który po prostu nie ma najmniejszego sensu. Kolejna porada, notorycznie widzę, jak gracze grają o tak, z normalcastami, co jest totalnie bez sensu, bo normalcasty są dużo wolniejsze niż quickcasty, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego ustawienia wchodzicie i zmieniacie sobie, żeby mieć tutaj quickcasty. Jasne, są czasami sytuacje, że chcemy mieć normalcasta, żeby widzieć po prostu zasięg naszej umiejętności, dlatego w tej sytuacji ustawiamy sobie tak w ustawieniach, żeby mieć po prostu normalcasta wraz z naciśnięciem shifta. Czyli chcę widzieć zasięg mojej umiejętności, naciskam shifta, nie chcę widzieć zasięgu, po prostu naciskam od razu Q. Jak to zrobić? Poradnik tutaj podpinam u góry na moim YouTubie. Nie tradujcie się w minionach. Bardzo często widzę w LoLu sytuacje takie, że chcemy po prostu wykorzystać naszą teoretycznie przewagę, szczególnie na początkowych levelach, i właśnie tradujemy się w minionach, bijemy się z minionami, miniony nas atakują, a miniony szczególnie w początkowej fazie rozgrywki potrafią zrobić dużo więcej obrażeń niż przeciwnik. Także uważajcie na miniony, nie tradujcie w minionach,
deagrujcie minion, na przykład wchodząc do busha albo chowając się za minionami i w ten sposób właśnie wygrywajcie trady. Jasne, są sytuacje, kiedy chcemy przytankować miniony, żeby sfrizować, ale jeżeli nie wiecie, po co to robić, no to stańcie za towerem, kiedy... No, bardzo częsta sytuacja. Farmimy pod wieżą i zamiast pójść za wieżę, żeby miniony zagrywały się na wieży, no to stoimy przed nią, tracimy bardzo dużo HP i to jest notorycznie widziane na coachingu, który prowadzę. Klikanie bardzo daleko. Notorycznie widzę, jak ktoś klika bardzo daleko. Dużo lepiej klikać bliżej siebie, żeby po prostu mieć szybszy czas reakcji. Patrzcie, jak klikam tutaj, jak to wszystko wolno chodzi, a jak klikam tutaj, to mój movement już jest dużo lepszy, nie? Także klikanie pod siebie jest dużo ważniejsze, także jeżeli gdzieś idziecie, chcecie być lepsi mechanicznie, klikajcie bliżej siebie, bo jest po prostu dokładniej, ale przede wszystkim dużo, dużo szybciej. Kolejna sytuacja, nie graj bez planu. Co to znaczy? Jeżeli brakuje nam na przykład 300 golde do itemku, nie tradujmy akurat teraz. Zagrajmy trochę bardziej bezpiecznie, z farmy 2 wave'y i cofnijmy do bazy. Jeżeli na przykład mamy za chwilę 6, nasz plan w głowie jest taki, o, poczekajmy do 6 i wejdziemy przeciwnika, a nie po prostu gramy tak, jak po prostu podpowiada nam instynkt. Plan, jakikolwiek plan, jest lepszy niż brak planu, także posiadajmy ten plan, myślmy na logikę, zadawajmy sobie pytania, bo bez planu, no możemy po prostu sami sobie przegrać gierkę, bo nasze sytuacje będą po prostu sforsowane i bez sensu. Kolejna sytuacja, altabowanie. Stary, nie altabuj. Jeżeli gramy w LoL'a, to w 100% gramy w LoL'a. Chcemy wygrać tą grę w 100%, a nie, że sobie gramy, tu sobie coś sprawdzimy, tutaj coś, tutaj nie wiem, wchodzę, odpalam sobie Tinderka, tutaj odpalam sobie IG, tutaj odpalam sobie Facebooka, czatuję z moją dupeczką, która oczywiście da mi kosza, bo jedyną prawdziwą kobietą w moim życiu jest League of Legends. Także jeżeli chcesz być dobry w tą gierkę, skup się w 100%, bo jeżeli nawet jest szary ekran, padliśmy, to możemy myśleć, co zrobić, pomóc z pingami naszym sojusznikom i możemy po prostu zwiększyć nasze szanse na wygraną. Oczywiście, możecie grać na wywaleniu i nie wiem, coś sobie oglądać w tle, możecie sobie altabować, ale wtedy po prostu wasze szanse na zwycięstwo spadają. I ostatnia porada mentalna, nie narzekaj. W sensie każdy narzeka w tą grę, bo ta gra jest tak zrobiona, że czasami nie idzie narzekać, jeżeli szczególnie nam zależy, ale stary, nie bądź taki pesymistyczny cały czas. Nie pinguj każdego znakiem zapytania, bo to nikomu nic nie pomoże. Nie bądź taki toksyczny po prostu, bo to społeczeństwo w tym sezonie jest tak toksyczne, że tego naprawdę nie idzie zdzierżyć, a my tworzymy tę społeczność. Ja wiem, że może to jest trochę takie bajdurzenie, jak to mówi Klocuch, ale naprawdę, aspekt mentalny w LoL'u jest giga ważny i przede wszystkim ta gierka ma nam dawać fun. Także jeżeli w tej gierce się nie bawisz, to po prostu odinstaluj tą gierkę. Ja wiem, że to prosto powiedzieć, ale tak po prostu jest. Także jeżeli czerpiemy z czegoś fun i nie jesteśmy aż tak toksyczni, to naprawdę, zauważcie, pierwszy lepszy przykład z brzegu. Jeżeli gramy sobie normalki na chillu, to często wygrywamy gierkę z dupy. A jeżeli tryhardujemy, no to często ktoś mi pisze, a na rękę tak nie umiem wygrywać. Bo się za bardzo starasz, cały czas pingujesz, piszesz coś na czacie, a jakby już tryhardował, ale grał trochę na takim właśnie luzie, to zauważysz, że będziesz wygrywał dużo większą liczbę gier. Tyle to na mnie, jeśli chodzi o porady. Mam nadzieję, że czegoś fajnego się dowiedzieliście. Coś wam uzmysłowiłem. Jeżeli się podobało, możecie coś po sobie zostawić. Trzymajcie się, miłego dzionka, yellow.